Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Replikatora. Jak ostatnio pamiętacie, zaatakowali naszą bazę. Ja już to wszystko ładnie poczyściłem i mamy teraz do wyboru dwa implanty. Pierwszy to jest Abundance. Daje nam zwiększoną szansę na wydropienie amunicji albo apteczek z po prostu takich stojących przedmiotów, beczek, skrzynek, jakiś tam szafek, tak? Bardzo dobry implant. Chciałbym go wziąć, ale tu mamy lepszy. Mamy Fireproof Coating, więc dostajemy obrażeń od ognia i od wybuchów, więc to bym chciał. Jakbyśmy mieli Fireproof plus Energy Proof, no to już w ogóle byśmy byli OP, nie? Mamy problemy z amunicją, więc niestety 400 muszę wydać, żeby się doładować, bo te dziady, co tu były, mnie niestety troszkę sponiewierały. I możemy sobie zobaczyć, ile moja broń ma damage'a. 28 damage'a mamy. O mój Boże, to ja nieźle sobie ją zbufowałem. Jest kurde kilkukrotnie lepsza niż... A, double shockwave damage. A, to jest słaby akurat perk ten, co mamy. Podwójny damage, jeśli skończy nam się amunicja. Przerzućmy sobie go, może coś lepszego nam się trafi. Każdy zabity przeciwnik daje nam elektryczny ładunek. Nie. Wszyscy przeciwnicy wybuchają. Niby dobre. No w sumie jesteśmy chronieni, tak? Przed wybuchami. Ale wiecie co, nie. Szansa na odzyskiwanie pół HP w momencie, kiedy podnosimy amunicję. Kurde, bierzemy. To tworzy mnie nieśmiertelnym. No chyba tu wszystkich przeciwników pozabijałem, tak mi się wydaje. Tak. No i lecimy dalej. Lecimy po prostu dalej. Mamy 4800 ISU. Bierzemy sobie, no z jednej strony bym chciał access cardy. Ale na razie cały czas idziemy w cuby, bo cuby dadzą nam to, że my sobie pójdziemy w amunicję, nie? Wyjście zablokowane. Na tym obszarze powiem wam szczerze, że nie byłem. Pójdziemy sobie w dół. I już mnie bałamucą na twardo. Ja ich wszystkich zrobię na miękko. Tam jest wieżyczka. Wieżyczkę na razie olewamy. Zawsze najlepiej jest atakować w stronę, znaczy daszować w stronę broni, która... w stronę amunicji, która leci w naszym kierunku. Bo jak sami zauważyliście, ona się nie jest w stanie nawrócić. Destabilizerów już nie wykorzystujemy, bo naprawiliśmy sobie wszystkie implanty. Nie chcielibyśmy sobie popsuć tego, co mamy, a mamy całkiem niezłe perki. Aj, i oberwałem, głupio oberwałem, całkowicie głupio. Nie zdaszowałem, kiedy trzeba było. Shockwave damage plus 1. Tutaj nic nie ma. Dobrze, drugie pomieszczonko, mniejsze. 30 partiklów, access card niestety nie posiadamy. Brakuje mi właśnie tego perka, który powodował, że po zabijaniu przeciwników te drzwi same się otwierają. Bardzo dobre na początek, jeśli chcemy właśnie farmić sobie. Już bosik, już bosik. Tutaj nawet nie będę ich łoił z tego, tylko... Okej, widzimy, że on jest silny. Tutaj musimy sobie zrobić troszkę miejsca. To wezmę sobie nieśmiertelność i stanę przy nim. No, dostał, ale musiałem w niego władować. Prawie cały magazynek władowałem. A tutaj co mamy? Donor Terminal. Nie mam pojęcia, co on daje, więc na razie nie zaryzykujemy życia i innych swoich implantów. Special Ability mamy odblokowane. Tu jest zamknięte, tu mamy punkt medyczny, możemy wejść do punktu medycznego. Awaryjnie, jakbyśmy potrzebowali, secret. A, musimy aktywować terminal, aha. Dobrze wiedzieć, że jeszcze takie rzeczy tutaj dodają, żeby nas utrudnić nam życie. Jest ammo box, świetnie. Ale w sumie wiecie co, chyba nie potrzebujemy. Na razie nie potrzebujemy ammo boxa, bo całkiem nieźle stoimy. Gdzie jeszcze mamy drzwi? Tu mamy drzwi. Czy
To tutaj coś jest. Puste pomieszczonko, ale bieda. Dobrze, tu nie mamy access carda, a tu by się pewnie przydało wejść. To prosperujemy do góry. Ich nie lubię. Żydko jedno, żydko spoko. Samonaprowadzające są dosyć upierdliwe, ale jakoś dajemy radę, źle nie jest. Przypominam, że nie gramy też na takim super trudnym poziomie trudności, ja się też nieźle rozgrzałem, tu nie mamy wejścia. Mamy wejście natomiast od tej strony, rozwalimy kwasik i tych typiarzy na miękko. Tam jest tylko bateryjka, dobra, nie będę się wami fatygował. Armor cell. Tu nie mamy przejścia, przejście jest pewnie gdzieś tutaj, o. Jest sekrecik. I jedna bateryjka, więcej drzwi otwieramy. Tak, o, for fun, bo możemy, bo nas stać. Dobrze, czyli tutaj nie mamy access carda, więc tutaj nie wejdziemy. Możemy za to wejść tu. O nie, ten zielony. Ja ich nie lubię, oni są strasznie silni. Dobra, mamy bronię. Assault Rifle, 25 damage. Plasma Cutter, 30 damage. Będzie lepszy niż Rocket Launcher. 300 kosztuje. Zasięg troszkę mniejszy, ale bije 30, nie? Więc to jakby mi tutaj daje możliwość przetrwania przy walce z bossem. Więc tak sobie zostawimy. Wiadomo, że damage jest tutaj jak złoto i tak też musimy w tym kierunku pamiętać, żeby iść. Zawsze iść w damage, nie? O właśnie, bo tu się pojawia teraz mini bossik. To najpierw wykańczamy tych mniejszych przeciwników. Jego sobie na spokojnie tutaj złoimy. Właśnie w ten sposób. Pamiętajcie, bez spiny. Gra jest spokojna. Drugi bosik. Okej, ucieka. No, z plazma katerem możemy cisnąć. Jeżeli plazma kater ma 30 damage, to spoko, nie? Tu z tego, co widać, mamy wyjście, tylko nie możemy go aktywować, bo nie mamy klucza. Klucza nie znaleźliśmy, tutaj coś leżało, ale to nie jest nasze wyjście. Prawdopodobnie musimy iść w dół i w lewo. Całkiem nieźle nam idzie, może nam się uda nawet pokonać tych wszystkich bossów. I przejść grę. O ile jest tu w ogóle jakieś zakończenie. Nie no, chyba jest. Lekko się zaciąłem, ale dostaliśmy pół hapsa. Za free. Dostateczny zasięg stwierdzono. Ej. Jest access card, świetnie. Dobra, możemy w takim razie wrócić sobie do terminala, aktywować go i zobaczyć, czy damy radę
jeszcze coś pozwiedzać. Długo już jesteśmy na tym poziomie, 10 minut nam jeden poziom zajął. Ale mamy szansę jeszcze tutaj faktycznie zebrać jakieś dodatkowe upgrade'y do broni, bo tutaj na tym poziomie nie znaleźliśmy żadnego. Plus 9 kubów. Mamy 7 minut, żeby opuścić obszar, więc jeszcze damy radę, damy radę. 50 kubów mamy. Jeżeli ten run się skończy, to powiem wam szczerze, że pójdziemy chyba w upgrade'y amunicji, bo amunicji tutaj jednak zawsze mamy problem z tą amunicją. Fakt faktem, implanty nam bardzo towarzyszą z tym problemem. Natomiast nie wiadomo, czy na następnym ranie to nam się nie utrudni bardzo. Tutaj na przykład mamy ammo box, który sobie zostawimy. Awaryjnie już przed bossem samym. Coś nam tam wypadło cennego. Tu mamy drzwi nie do otworzenia, jest secret. Drzwi do otworzenia kolejne, tu byliśmy. Okej, ale tu nie wyjdziemy, a szkoda. Jakiś portal nam się otworzył. Szczerze nie pamiętam, co portal dawał. Portal to był chyba challenge. Plus 2 życia. Dobra, mamy bulletów na maksa. Czy możemy sobie wskoczyć w portal? A wiecie co? Wskoczymy sobie w portal. Prawo czy lewo? Co bym nie wybrał, to będzie złe. Dobra, bierzemy prawo. Raz się żyje. Całe szczęście mamy tutaj punkty z nieśmiertelnością, więc one nas tu ratują grubo. 240 amunicji. Dobra, będzie trzeba użyć jeszcze raz nieśmiertelności, tak coś czuję. Nie jest taki zły ten run. Przede wszystkim na początku mierzymy wieżyczki wszelkiego rodzaju, bo one są dosyć ciężkie. Gromadzimy przeciwników w jednym kierunku i lecimy po łuku, nie? Chyba najlepsza taktyka. Ta energia. Ammo boxik. I mamy co? Bateryjka. Bateryjkę bierzemy. Stąd pewnie możemy wziąć jeden implant. Improved battery. To nam się nie przyda. Tutaj mamy backshoty. Either side. All weapons have maximum accuracy. Jakbym to kupił, co mogę zamienić? Waiting jest dobre, bo wtedy nam nie znikają punkty z amunicją. Medkit multiplayer się przydaje. Medkit strength. W sumie to chyba nic nie weźmiemy. Wydaje mi się, że nic stąd nie możemy wykorzystać. Troszkę musimy tutaj laserem, bo plazma cutter jest całkiem dobry.
Dobra, pierwszy leży. Nie, bulety. Na takiej przestrzeni to jabłosiki mogę łoić. I cube. Cube, nanoparticles, wszystko co potrzebujemy. 30. Mamy 7200 plus armor, plus amunicja, plus medic. Wszystko co potrzeba, terminal key i unlock. A tutaj się coś nie odblokowało. To ciekawe. Czy to było na czas, czy co? Że nam się nie udało odblokować? Zastanawiające. No dobra. Wracamy do naszego poziomu. I co? Jesteśmy w bazie. Second skin, maximum health. Zwiększone, no ale nie mamy już poziomów z implantami, więc tu nic nie zrobimy. Assault Rifle jest dosyć słaby. Chyba żebyśmy sobie zupgrade'owali jeszcze broń. Ile nas kosztuje upgrade? 2000, nie ma opcji. Pół życia regeneracji to jest spoko. Bateryjkę moglibyśmy kupić, access carda, nie chcemy, ale wiecie co, awaryjnie kupiłbym sobie jedno życie, 2400, już trudno. W razie jakbym padł, bo mamy całkiem niezłe statystyki. No i teraz czeka nas boss. No mamy czas jeszcze na bossa. Rozgrzewam rączki. No tak, kubów zebraliśmy całkiem sporo, mamy 60 niecałe, 4800 cząstek, no i 2 keycardy. Plus zauważcie, że mamy 6 armora, 4 życia, nie? Więc tu jest jeszcze pozytyw. Dobra, lecimy w takim razie jeszcze na bosika. Niestety mamy problem z amunicją do... tu chyba skopałem, powinienem kupić amunicję na bossa. To mogę zginąć. Mogę zginąć, chyba że on wydropi. Liczmy na to, że wydropi, bo jak nie, to będziemy go z łapy bili. Może się uda. No dobra, jazda. Jezu, jakiś super silny bosik. Okej, widzimy, że on się leczy. Musimy porozwalać chyba te wieżyczki czy coś. Raczej na 100% trzeba wieżyczki porozwalać. Dobra, pierwsza wieżyczka rozwalona. Ja bym potrzebował teraz amunicję. Tu jest amunicja do energii. O. To już lepiej. On się zawiesił. Przywiesił się nam bosik chyba. A, okej, bo trzeba zadawać obrażenia też bossowi. Patrzę, ile mam życia. Z życiem jest całkiem nieźle. Ogień na szczęście nam nie zadaje obrażeń, więc my tu mamy zdecydowaną przewagę nad nim.
Jezu, zacięła mi się myszka. A, easy. Wow. Z tymi perkami to możemy łowić. Ile zeszło nam? No prawie cały stack amunicji. Z życiem nie jest najgorzej. 3 życia nam zeszły, a w zasadzie 3,5 i nie straciliśmy armora. Więc tu jest nieźle i zobaczcie ile kubów mamy. Pyk, 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 pyk. Cube, 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 cube. I Big Rocket Launcher, nowa recepturka. I'm ready. Pyk. No i tu niestety nas ubiło. Niestety nas ubiło. Dlaczego nas ubiło? No dlatego, że skończyliśmy jakby level 2, teraz skoczyliśmy na Danger level 3 i musimy przejść cały run od nowa. Tym razem już musimy dojść do trzeciego bossa. Potem trzeci boss znowu nas zabije do czwartego, a potem jest piątka, czyli jakiś chyba endgame. Trudno mi powiedzieć, ale widzimy, że już mamy wampiryzm, to spoko, regeneruje nam życie. Big Rocket Launcher, no nie wiem jak teraz nam się uda z perkami. No ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy, zobaczymy. A jeśli chodzi o odcinek, to ten będzie taki krótszy. Już sobie następny zaczniemy. Pogadajmy z Adamsem. No, to już sobie zaczniemy po prostu od nowa, gdzie będziemy wybierali wszystkie perki, wykorzystamy kuby, bo to się trzeba zastanowić, nie? No, fajnie, że wpadliście, dzięki. Do następnego, cześć.